Cześć, witajcie! Ja jestem Green Groove, a to kolejny odcinek weekendowej serii Shadow of Mordor. Tym razem witam was w piękną, słoneczną, żartowałem, w niedzielę. Dla przypomnienia, wczoraj skończyłem i mamy wszystkie runy, ulepszenia. Zostały nam 7 punktów umiejętności do rozdania. Ja ich nie rozdawałem, bo robiłem jeszcze resztę legend i tych bajerów. Tu jak widzicie mam atrybuty całe. I teraz tak, z tych rzeczy wyzwania łowieckie jeszcze 2 mi zostały. Po prostu nie mogę nadal znaleźć Królowej Guli, ale to nie problem. A druga sprawa, zostały mi tylko 3 misje główne. Na akurat chyba 3 odcinki, tak? Bo dzisiaj jest odcinek parzysty, bo jest niedziela. Potem jeszcze 2 następne, ale mniejsza. I umiejętności. Jakie my tu mamy umiejętności? Trafienie krytyczne 2 potraja wartość ciosów w serii, jeśli uderzenie zostanie wykonane w odpowiednim tempie. Płomień zemsty. Uderza świecącym mieczem zadają... Nie, uderzenia świecącym mieczem zadają podwójne obrażenia. Miecz zacznie świecić się po naładowaniu serii. No okej. Okay. Podwójny atak specjalny. Po naładowaniu serii ciosów zamiast jednego możesz wykonać 2 ataki specjalne. Więc to jest fajne. Ratuje tyłek. Seria morderczych ciosów, tak? Mrocznych ciosów. Jak ja jestem głupi, ja czytać nie umiem. Połącz mroczne ciosy w serię. To jest na pewno super sprawa. Mhm. Znacząco zmniejsza czas potrzebny do naładowania. Strzał bez 2 zdań. Jeździe cienia, przytrzymaj prawy plus Z, aby natychmiast dosięgnąć Karagora. Też super sprawa. I teraz tak, tu jeszcze mamy kilka. Przysłuchaj kapitania, wyślij mu pogróżkę. Pogróżek nie chcę, bo nie chcę tych... Co się nazywa? Tych run. Rzuć sztyletem. To jest głupie, bo to lekko rani przeciwnika. Dajmy sobie płomień zemsty. Piorny żar i trafienie krytyczne. No, nie będę się zastanawiał, kretyn. Tak? A na mapie, jak widzicie, zostały mi te takie niebieskie, ale ja tego nie chcę robić, bo to... znacząco zniszczy armię. Jak widzicie, i tak już większą część ich posiadam, ale to nie problem. Ale nie przedłużając już sztucznie, zaczniemy misję z królową Marweną. Tak, z Marweną. Bo no to jest dość important, nie? Czyli jakoś tak to mówią. Jak to mówi mój wykładowca, jak mawają w Rosji, tak by the way, nie? Także no super. O, dobra. Stanowczo. Ja nie wiem, ja od 2 miesięcy walczę z taką chorobą. I to nie, że ja nagrywam odcinek po odcinku, bo mogę wam powiedzieć tak bardzo ładnie, że dzisiaj jest 13. Łysa? 13. Niedziela. Żeby nie było, nie? Bo... Dobra. No, a ja ciągle... Jak wyzdrowieję, to znowu choruję, nie? Także to jest... lipa. Oj, czy ja chyba zabiłem wszystkich orków przez przypadek? No chyba. Ej, no chyba zabiłem wszystkich. Dobra. Tam jest jakiś kapitan, potem jest czaszka. To idziemy najpierw tam. Dobra, jeden. Drugi. A, czyli tak to działa, fajnie. Dobra. No, Z wcisnąłem. Czy ja nie mam strzału już? Aha, lipa. Nie mogę tego zrobić. Na mniejsze o większe. No, wejdziemy sobie na daszek tutaj. Oj.
Dobrze. W sumie to może już. Dobra, niech się tutaj tuką. Teraz ja wejdę tutaj hyc, bo tego już... O, dobra, jednak nie, bo mam strzały już. Hyc. Tak? Pięknie. O to chodziło. Co tam jest? Luga Outlet. Dziwny, taki trochę jak wampir wygląda, bo taki trochę biały jest. No ale... Ale większy o większy. Pozbieram jeszcze kilka strzał. Albo nie? Pozbieram, no mówiłem, że pozbieram. No to o co wam chodzi? Hyc. Hop. Dobra. Aha, i na zaszczurków z ukrycia. W sumie mogłem to zrobić. Z ukrycia? No nie. Zabiję go od razu? Nie, prawie. I feel... Oj, co mi uderzyło? I feel good, na 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 na. Hej. Nawet w mroku nocy Mordoru potrafiłem wywężyć twój smród. Wyglądasz trochę jak człowiek, ale taki troszkę spaczony, nie? Oj. Trochę szybko poszło. Dobra. Co dalej? Aha. I co, to już? Oj. We found this message. Orc leaders plan a gathering by the fishing village. We can prepare an ambush. Zasadzkę na orków. Glad to be of assistance. Uki doki. No dobra, tam i tak ci buzi nie da. A pieprzenie, on już nie ma nikogo, to powinien chociaż mieć ją, nie? Dobra. Gdzie jest kolejna misja odblokowana? Tam, przy kapitanie. Dobra, idziemy tam. No bo teraz widzicie, teraz robimy tylko misje fabularne. No mówię, gra naprawdę jest bardzo krótka, więc gdybym, powiedzmy, nie nagrywał niektórych bajerów, gdybym czasami się nie wypieprzał jak idiota, to ja bym to skończył, nie wiem, w 10 odcinkach. No naprawdę, to jest... Czy tam jest ten duży... Graug, czy... Mam down... O, kutwa, tam jest Graug. Dobra, wy ucieknijcie, nie chcę się w ogóle z wami bić, więc nara. Ten Graug trochę mnie boli. Mam nadzieję, że zniknie, jak misję zacznę. Oj. Dobra, szybko, szybko, szybko! Już mam, uff. Uff. Serce z kamienia, znaczy kamień z serca mi spadł. Ale fajnie by... A, to ten jest burak. Such a shame. If you truly know nothing, then you're of no use to me. Ten ork po lewi fajnie wygląda. W sumie ten lepiej. Hang her high. Make sure the grave walker can find her. Uhuhu. You aren't going anywhere, slack. I na pewno zabijesz ożywieńca, ciulu. Oj. No i wkurzyła go. Szybko! Pomóż jej.
Oj. Stay quiet. Emotion will add weight to your Dobra. It would appear all of them have fallen. That is why we must help her. She has no one left. Aha, muszę naznaczyć wrogów, nie wywołując alarmu. No dobra, tutaj ich ponaznaczamy. Myślałem, że inny jest cel. Trochę przedłużyłem niepotrzebnie. Chodź. To ciebie chcę, no złap. Chodź. Buroku. Dobra, trzeba to szybko zrobić, bo zobaczą. Aha, dobra, dobra, chodź. No chodź, chcecie... Dobra, mam to. Jesteś mój, you are mine. Mało czasu mam, mogę to spieprzyć, bo nie lubię takich misji, gdzie czas goni na... już trzech mam naznaczonych. Nie no, pozdro w takim układzie. Nie wiem kiedy i jakich naznaczyłem, ale okej. Nie będę prote... O mój Boże. Dobra, mamy to. Dobra, mamy sześciu. Będzie siedmiu. No to ciulu. Do mnie się nie strzela. A sorry, muszę cię 150 raz zobaczyć. Dobra. Teraz ziona jest gdzieś na końcu. Oni będą się tutaj bić ładnie. Zrobili zamieszanie, a my idziemy ją odszukać. Teraz jest spoko. Ten poprawi w ogóle jak goblin wygląda, ma takie uszy. Oj. Zabij lub naznacz. Oj, sekunda. Już jestem. Mały problem, bo ktoś zaczął na Skype'a dzwonić. Co wy nie wiecie, że ja youtuber jestem? Cholera. No. Chwyć. Muszę cały czas kontrol trzymać, realny. O Boże. O Boże. No idźże, idź. Tam widzę dwóch już orków. Trochę to potrat nie ma, nam dziś doprowadzimy w bezpieczne miejsce, no ale... Już widzę, o Jezus. Aha, dobra, i nasi idą, okej. Okay. Nasi będą walczyć. Dobra. Mamy więcej ich. Może wykończyłem po ludzku. Dobra. Ale dobra, mamy kilku orków, którzy nam pomagają. Więc spoko, jest jakaś nadzieja, że się uda.
Dobra, jednak się nie uda. Spieprzyłem jeden strzał, ale to nie szkodzi. O Jezus, jak wolno naładowałem. Mój błąd. Dobra. Wolę strzały niż ciebie, ciulu. Dobra, wy się nimi zajęliście, więc spoko, więc idziemy dalej. Zamali ci nogi i idziesz i nie krzyczysz z bólu. Pozdro 600. No dalej, dalej. Z lewej idzie trzech. Na górze. Raz. Dwa. Trzy. Może tarczowników najpierw, co? Oni są okropni, trudni. Ty masz tarczę? Dobra. Dobra, trzeba powalczyć normalnie. Dobra. To jest ta jedna umiejętność, którą sobie dodałem, że mogę dwóch tak rozwalać po naładowaniu serii. I to jest fajna umiejka. Dobra. No chodź, idziemy. No, trzymam kontrol. Aha, bo te pedały ją tu blokują, Boże. Dobra. Mamy ich teraz dużo, 10, więc spoko. Ja tylko zobaczę, bo dostałem SMS-a, wiecie? Ale mogę nagrywać dalej. Będę tylko szedł i patrzył. O, od mojej Moni, kochany. Dobra, mamy to. No już jesteś w bezpiecznym miejscu, jesteś poza fortem. XD. LOL, tu już jest bezpieczne miejsce. Nie wiem. Ale dziwię się, oni mają swoją armię taką dość regularną, bo zobaczcie, oni w kółko kogoś tam mają i tak jak na nich patrzę, to w kółko są inni ludzie. No co za pies głupi, no. Co za cymbał głupi. Dobra, w takim układzie zostaje nam tylko naznaczenie wrogów, tak? Bo ta misja będzie później Władca Mordoru, jeśli naznaczymy jak najwięcej wrogów. To jest zdrada i pomoże mi zrobić jedną z misji tych czaszkowych, tak? No dobra, no to w takim układzie to będzie prawdopodobnie więcej niż dwa odcinki, więc zobaczymy jak to będzie. A w tym momencie się po prostu z wami pożegnam. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, to wiecie co robić. Jeśli chcecie być na bieżąco, to też wiecie co robić. Nie będę wam mówił dokładnie, to myślicie się, nie? No i co? Do zobaczenia już za tydzień w następnym odcinku. Cześć!